Witam was, kochani. Większość z was zapewne w tyle głowy myśli już tylko o świętach. Ale jeśli ten czas, nadchodzący czas, znaczy dla ciebie coś więcej niż tylko ten tandetny blicht, jeśli gdzieś w głębi siebie zadajesz sobie jakieś pytanie, o co chodzi w tym życiu, o co tu chodzi i co jest dalej, to ja się teraz modlę o ciebie. Ja się modlę teraz, abyś dobrze wybrał. Abyś dobrze wybrał. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja zdzieram zasłony z umysłu ludzi. Ja zdzieram zasłony z umysłu. Ojcze, ja dziękuję ci, że oni słyszą twój głos. Dziękuję ci, Duchu Święty, że przenikasz ich umysły. Tak, przyjaciele, życzę wam, żebyście dobrze wybrali. Mnie kiedyś nikt nie powiedział, że Boga tu na ziemi trzeba wybrać. Ja całe życie chciałem sobie zasłużyć. Przez wiele lat. Jako mały chłopiec byłem pilnym uczniem. Byłem prymusem. Skończyłem z najwyższą średnią. Szkołę podstawową. Szkołę średnią. Tu w Warszawie. Na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyłem z wyróżnieniem. Wydział Prawa i Administracji. Wiecie, później budowałem dużą firmę. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej kancelarii prawniczej. I wszyscy z zewnątrz, którzy mnie obserwowali, mówili: człowiek sukcesu. Ale przyjaciele, taka prawda o mnie nie była. Każdego dnia się czegoś bałem. Byłem pusty, samotny i nieszczęśliwy. Ale byłem mistrzem świata, jeśli chodzi o zakładanie masek. Mistrzem świata. Każdego dnia zakładałem maskę. Każdego dnia mówiłem, że się nie boję. Każdego dnia mówiłem, że jestem szczęśliwy. Ale ja się panicznie bałem, co będzie jutro. I wiecie, i cały czas usiłowałem zrobić więcej i więcej. Bo myślałem, że to jest, że to o to chodzi w życiu. Przyjaciele, i ja się nagle dowiedziałem, że 2000 lat temu żywy Bóg zszedł na ziemię w ciele człowieka i on poszedł na krzyż za mnie z miłości do mnie i z miłości do ciebie. Wiecie, ja postanowiłem, że ja uwierzę w tą prostą prawdę, I ja zawołałem do niego tak: Boże, jeżeli ty jesteś inny niż cały ten chory religijny system, to ja cię zapraszam do mojego życia, abyś mnie prowadził, abyś mnie nauczył żyć, abym mógł czerpać z twojego zwycięstwa, z tego, co zrobiłeś na krzyżu. I wiecie, co się stało? On przyszedł do mnie, wielki, potężny Bóg, stworzyciel nieba i ziemi, przyszedł do mnie. Tak, spójrz na mnie, przyjacielu, nazywam się Michał Korgol, osobiście spotkałem Jezusa i tak jak go spotkałem, tak z nim chodzę każdego dnia. Każdego dnia z nim chodzę. 2000 lat temu na krzyżu Golgoty wykonało się wielkie dzieło zbawienia. Przyjacielu, dopóki nie wybierzesz Boga, dopóki nie wybierzesz Jezusa, diabeł może dojeżdżać cię w twoim życiu. Ale Jezus Chrystus tam na krzyżu Golgoty zniszczył diabła. Pokonał śmierć, pokonał biedę, pokonał każdą chorobę, pokonał wstyd. Dostałeś to wszystko. Za co? Za darmo! Dostałeś to, jeszcze raz ci powiem, za co? Za darmo! Bo on cię tak pokochał. Kiedy możesz to wziąć do swojego życia? Zawsze. Pod jakim warunkiem? Że uwierzysz to. Że uwierzysz. I powiesz: Boże, Boże, zapraszam cię do mojego życia. Jezus, wierzę, że jesteś Bogiem, że zszedłeś na ziemię, umarłeś i zmartwychwstałeś. Chcę ciebie doświadczać. Przyjacielu, przyjaciele, jednym z głównych poselstw, który głosił Jezus Chrystus, kiedy jeszcze chodził tu po ziemi w ciele: musicie narodzić się na nowo. To słowo dotyczyło zarówno mnie, jak i ciebie, każdego z nas, religijnych ludzi też. Jeden taki religijny człowiek przyszedł do niego kiedyś, mówił: o co chodzi, widzę, że czynisz wielkie dzieła. Jezus powiedział mu: musisz narodzić się na nowo z mojego ducha, inaczej nigdy, nigdy nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Przyjaciele, kiedy słyszysz dzisiaj ten głos, podejmujesz decyzję. Czy chcesz spędzić życie z Jezusem? Czy chcesz, aby dalej dojeżdżał ciebie diabeł? Zbawienie masz za darmo. Niebo masz za darmo. To ty podejmujesz decyzję.
to ty podejmujesz decyzję. Przyjaciele, my nie jesteśmy tutaj tylko po to, żeby wam mówić o Jezusie, ale również, żeby wam go zaprezentować. Jeśli chcesz zobaczyć, jak dzisiaj wygląda egzekwowanie władzy nad diabłem, jak dzisiaj wygląda kopanie diabła w tyłek, to zapraszam cię, jeśli jesteś chory, podejdź tutaj, odejdziesz zdrowy. Jeśli jesteś zniewolony, może masz depresję, podejdź tutaj, odejdziesz wolny. Może jesteś chory na nieuleczalną chorobę, może masz raka, podejdź, odejdziesz zdrowy. Chcesz zobaczyć, doświadczyć Boga w praktyce? Podejdź. Przyjaciele, jesteśmy tutaj dla was. Bóg jest żywy i mieszka w nas. Jeśli chcesz go zobaczyć, on jest tutaj. On jest tutaj obecny na wyciągnięcie twojej ręki. Ty dzisiaj decydujesz. Ty decydujesz, gdzie spędzisz wieczność i czy będziesz doświadczać nieba na ziemi. Ty panujesz, ty umarłeś. Martwych wstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz, Jezus, Zbawicielu duszy mej. I w wieczności, i teraz ja będę oddawać ci cześć. Halleluja. Mej. I w wieczności, i teraz ja będę oddawać ci cześć. Halleluja, halleluja, o, halleluja. Ty umarłeś, zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz. Ty umarłeś, zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz, Jezus, Zbawicielu duszy mej. Uwielbiamy ciebie i w wieczności, i teraz ja będę oddawać ci cześć. Halleluja. I teraz ja będę oddawać ci cześć. Halleluja, halleluja, o, halleluja. Ty umarłeś, zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz. Ty umarłeś, zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie, ty panujesz, Jezus, Zbawicielu duszy mej. I w wieczności, i teraz ja będę oddawać ci cześć. Halleluja. I teraz ja będę oddawać ci cześć.